Hej, cześć i czołem, witajcie po dłuższej przerwie, niestety spowodowanej nie moim lenistwem, czy też moim niechcestwem, jakby to ująć, nowe słowo oczywiście, na sam początek, jednak tym, że Orange postanowiła, że mu internet przez około 2,5 miesiąca od początku grudnia będzie działał, jak nie powiem co. No niestety, pomimo wielu reklamacji, Orange stwierdziło, że serwery mają zbyt przeciążone, więc na moje pytanie, kiedy zostanie usterka usunięta, oni powiedzieli, że nie wiedzą, bo potrzebne jest rozbudować centralnie, a kiedy ona nastąpi, nie wiadomo. Na szczęście od początku grudnia do teraz, czy właściwie lutego, o 4 dni, mój internet w miarę działa. Nie jest to oczywiście mega dobrze, bo pingi cały czas skaczą mi od 100 do 400, ale internet nie traci pakietów, więc postaram się może coś jeszcze dla was nagrać. Mam nadzieję, że internet już będzie na stałe dobrze w miarę, chociaż tak chodził jak teraz, że nie będę miał 30% strat pakietów, a więc okej, przejdźmy do samego nagrania. A więc witam was z moim Nutkinem i jako, że do Finala wszedł patch 4.2, a wiadomo, że w finalu najważniejszym endgame'em jest glamour, więc oto tym się zajmiemy, właśnie nowym systemem glamurowania. Jeżeli twierdzicie, że endgame to jest rajdowanie finalu, więc chyba za mało spędziliście czasu w tej grze, żeby tak twierdzić, naprawdę prawdziwych hardkorzy, dla których liczy się właściwie tylko to, aby dobrze wyglądać, i to jest prawdziwy endgame, pamiętajcie. Ok, patch 4.2, nowy system glamourów. Jako, że zapewne macie odblokowany glamour, gdyż to jest quest na 15 level, tak otóż, aby korzystać z tego z nowego systemu glamourów, udajemy się do własnego domku, lub też jeżeli nie mamy domku, udajemy się do Innkeepa, który znajduje się w każdym większym mieście, na przykład tutaj mamy w Ngirdanii, w tym miejscu, i wchodzimy sobie do wynajętego pokoju. Za chwilę zostaniemy do niego przeniesieni. W tym momencie mamy dostęp właśnie do glamour dressera. I teraz tak, najważniejsze, abyście mieli ze sobą glamour pryzmy, gdzieś dzięki nim możemy zamienić sobie itemy na skiny. I w jaki sposób to robimy? Otóż otwieramy właśnie glamour dressera i ja na przykład chcę zrobić Diabolic Coat of Casting. Wyskakuje mi informacja, że item ten zostanie zamieniony i nie będę go mógł później używać. Niestety na chwilę obecną jest to tak, że item, który zamieniamy na skin, nie może być z powrotem konwertowany ze skina na nasze ubranie, które będziemy mogli używać, więc to działa na chwilę w jedną stronę, ale Yoshida dwa dni temu w live letterze stwierdził, że postarają się zrobić tak, żeby ten skin był do nas dopisany i jednocześnie byśmy mogli tego itemu używać jako normalnego bojowego itemku. Więc na chwilę obecną nie jest to możliwe. Kiedy będzie możliwe zamiana po prostu na sam skin bez niszczenia itemu, nie wiadomo, ale podobno jest to w planach. Okej. Okay. Powiedzmy, zamieniamy sobie, no i wtedy sobie klikamy, ja tutaj sobie zamienię różne właśnie roby różnego rodzaju. Oczywiście możemy zamieniać klaty, no i widzicie tutaj każdą część naszej garderoby. No dobra, na razie tyle i jak widzicie za każdym, że tak powiem, kliknięciem, już wam pokazuję, zawiera nam właśnie jednego glamour prisma, dlatego powiedziałem wam, że to jest bardzo ważne, żeby go mieć przy sobie, gdyż właśnie dzięki nim możemy zamieniać temy na te skiny. Ok, załóżmy, że mamy skiny zrobione teraz, tak? Więc chcemy sobie na pewno jakiś skin założyć, więc klikamy Edit Glamour Plates. Teraz mamy 10 slotów na różne właśnie różnorakie sloty, tak jak zapisywaliśmy sobie klasy postaci, tak teraz glamury też możemy zapisywać. Więc powiedzmy, że klata moja mi się znudziła i chcę wziąć sobie coś takiego, tak? No zobaczmy, jak to będzie wyglądało, zresztą i temów, no nie za fajnie, tak? No załóżmy, dobra, kliknę byle co, byle byście mieli. Dobra, załóżmy, że chcę wyglądać tak. I w tym momencie oczywiście mogę zamienić jeszcze inne itemy, no butów, o, powiedzmy buciki, tak, w tym sensie. Teraz dajemy na save. Yes. Przepraszam bardzo, coś mi się kliknęło. I klikamy tutaj apply. I w tym momencie nasze itemy zostały zamienione na te z glamura, jak właśnie teraz tym widzicie. Tak właśnie wygląda właśnie nowy sposób glamurowania itemów. Pamiętajcie, że za każdym razem musicie udać się właśnie do domku, aby zmienić sobie glamur. Później, jak już macie zapisane te glamour plate'y, pojawiła się właśnie nowa ikonka i dzięki czemu możecie w trakcie, że tak powiem, gry wymieniać sobie glamury różnego rodzaju, na przykład na drugi set. W tym momencie, no ja tu nic nie mam zapisane, ale mogę sobie zmienić, jakbym kliknął tutaj na dwójkę i apply, zamieniło mi by na inny glamour w tym momencie. A więc to by było tyle, więc widzicie, właśnie prawdziwy endgame w finalu został wam pokazany, więc teraz bawcie się glamurami, szykujcie co chcecie,
A jeszcze o czym warto wspomnieć, na chwilę obecną Glamour Dresser jest ograniczony do 200 slotów, no ale myślę, że chyba wam tyle naprawdę wystarczy. Więc do zobaczenia, na razie i cześć.